Cześć. Dzień dobry. Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Witam was serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, przyjrzymy się bibliotece. Jak widzicie, ja już jestem zalogowana na moim koncie na Nirpodzie. Jest tu u mnie jeszcze pusto, ponieważ jest to nowe konto. W związku z tym nie mam jeszcze tutaj żadnych nowych lekcji. I chciałabym wam pokazać, razem z wami w sumie przejrzeć bibliotekę Nirpoda. Jak widzicie, u mnie cały interfejs jest w języku polskim. Jest tak dlatego, ponieważ jestem na Nirpodzie w przeglądarce Microsoft Edge i strona automatycznie przetłumaczyła się na język polski. Jeżeli język angielski jest dla was problemem, proponuję takie rozwiązanie, wtedy będzie o wiele prościej. Zobaczcie, tutaj sobie przełączam, mogę zrobić pokaż oryginalny i zobaczcie, automatycznie zrobiło się po angielsku. Panel, gdzie znajduje się biblioteka, jest po lewej stronie w takim szarym pasku zakładek. Znowu włączę tłumaczenie, żeby może osobom, które będą korzystać z tłumacza, było prościej. Zobaczcie, automatycznie mam w języku polskim. W związku z tym, słuchajcie, wchodzimy do biblioteki Nearpod, czyli My Library. Klikam sobie tutaj. I słuchajcie, chcę wam pokazać, jakie fantastyczne rzeczy tutaj są. Automatycznie widzicie, że to się przetłumaczyło na język polski, więc te osoby, które gdzieś tam mają lęk przed angielskim, to śmiało to róbcie, bo widzicie, że wszystko z automatu poszło w tłumaczenie. Ja spróbuję się tu przełączyć na oryginał, bo i tak wszystkie materiały, które tutaj znajdziemy, są w języku angielskim. Ale dlaczego ja chcę wam to wszystko pokazać? Ponieważ, słuchajcie, te materiały mogą być dla nas bardzo dużą inspiracją. Ja zachęcam do tego, żeby sobie przeglądać tutaj lekcje, jakie są tworzone przez nauczycieli z Ameryki. One są tutaj, jak widzicie, podzielone na kategorie wiekowe, ale również na przedmioty: matematyka, nauka, języki obce. Mamy też tutaj klasy, tak, poziom wiekowy. W związku z tym możemy sobie też wybrać, czy chcemy lessons, czyli tutaj same lekcje, żeby się pokazały, czy może chcemy video, czyli filmy, które tutaj są wplecione w lekcje, co jest też super, szczególnie myślę, że będą korzystać angliści bądź też szkoły dwujęzyczne, ponieważ materiały są krótkie i angażujące uczniów. Ja teraz przeskoczę znowu na tłumaczenie, żebyście zobaczyli, jak to szybko funkcjonuje. I zobaczcie, po prostu sobie tutaj na tym czarnym pasku nawigujemy i możemy sobie przejrzeć, jakie lekcje nas na przykład interesują. Chcielibyśmy na przykład znaleźć, na przykład, no nie wiem, ja bym chciała znaleźć lekcję o Niemczech, to wpisuję German. I zobaczcie, pokazują mi się różne lekcje przygotowane tutaj. Oczywiście one są w języku angielskim, natomiast dla mnie, nauczyciela niemieckiego, mogą być wielką inspiracją. Zobaczcie, tutaj jest wycieczka po Niemczech z wykorzystaniem też wirtualnej rzeczywistości. Zobaczcie, że na dole jest napisane, że to jest lekcja do podglądu. Ja sobie klikam i automatycznie wchodzę w tą lekcję. Mogę tą lekcję przejrzeć. Już musimy poczekać, aż się załaduje. I zobaczcie, oczywiście mi się też tutaj z automatu mi się tutaj po prawej stronie, widzicie, inne lekcje, one się też z automatu troszeczkę, znaczy widać, że się przetłumaczyły. Oczywiście to tłumaczenie jest takie kaleczone, ale mniemam, że lepsze to niż żadne. No i zobaczcie, mogę sobie przejrzeć, w jaki sposób w ogóle oni skonstruowali tą lekcję. Tak, już tutaj widzimy, że jest załączony plik PDF do pracy z uczniami. Zobaczcie, który mogę od razu sobie, zobaczcie, wydrukować. Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Mogę zaznaczać, tak?
Mogę więc wykorzystać tutaj cały pasek narzędzi, który jest u góry. O, mogę zaznaczyć coś, mogę podkreślić. I to wszystko, zobaczcie, ja sobie mogę tutaj robić w trybie tym właśnie podglądu, tak? Widzicie, mogę sobie tutaj napisać o moje imię. Mnie bardziej interesuje zamysł tworzenia przez nich lekcji, to znaczy na czym polega ta lekcja, jakie są tutaj aktywności, jaki jest przebieg i w jaki sposób ja mogę to być może przenieść na moją lekcję, bądź też zainspirować się. Tutaj oni mają podane takie pytanie główne. What would it be like to experience Germany up close? I później zobaczcie, że oni zawsze podają też cele lekcji, czego w tej lekcji się nauczymy, ty się nauczysz, czyli do ucznia. Później jest fajnie taki slajd, który mówi zaczynamy. No i zaczyna się pierwsze, tu jest użyta aktywność draw it, czyli rysowanie. Co ci przychodzi do głowy, gdy myślisz Niemcy? Zaprezentuj to w słowach, w zdaniach, w obrazach albo w symbolach. Bardzo podoba mi się ta aktywność. Później mają slajd, że teraz będziemy doświadczać, zwiedzać. Jest slajd, w którym informują nas, że teraz zobaczymy różne części Niemiec. Będzie to wirtualna wycieczka i my mamy być bacznymi w ogóle obserwatorami. I że później nastąpią pytania, dlatego proszą nas też tutaj o uważność. Myślę, że to jest bardzo fajne podejście, bo uczniowie wiedzą, czego mają się spodziewać za chwilę, ale również potem. Więc dla mnie jest to wielka inspiracja, w jaki sposób jest też ta lekcja poprowadzona. No zobaczcie, tutaj jest wycieczka wirtualna, więc możemy sobie poprzesuwać. Idziemy dalej. Dalej mamy kolejne miejsce w Niemczech. Kolejne tutaj przedstawione, widzimy, o, tam stoi sobie zamek Neuschwanstein. Idziemy dalej. Tutaj znowu wykorzystali aktywność draw it, czyli rysuj, i wbudowali w tą aktywność, słuchajcie, kartę pracy, już gotową. I teraz zadaniem ucznia jest wypełnić to w ogóle, tak? Tutaj ja sobie mogę na nowo rozszerzyć tak, żeby to było na przykład na pełnym ekranie. Ale mogę też jeszcze raz przeczytać polecenie. Więc tutaj chodzi o to, że mamy wypełnić swoimi obserwacjami oraz ewentualnie wpisać pytania. I zobaczcie, jak to działa. Ja mogę nacisnąć normalnie tekst i mogę pisać tutaj tekst. Jestem teraz bez myszki, w związku z tym trochę źle mi się funkcjonuje, ale mogę napisać na przykład zamek. Tak, o tutaj, więc widzicie, że fajnie się pisze. Można też oczywiście napisać coś ręcznie, ale ręcznie, bez myszki, bez rysika, to powiem Wam, że się pisze słabo. Dlatego fajnie, że jest ta funkcja tutaj tekstu. Idziemy dalej, bo jestem ciekawa, co dalej. No teraz jest slajd, który mówi uczniom, że teraz będziemy się uczyć. Czyli uczniowie mogą się spodziewać, że nastąpią jakieś quizy, ćwiczenia. Teraz też jest informacja na slajdzie, fakty o Niemczech i jest wprowadzenie, że na następnym slajdzie nauczysz się, czy też dowiesz się trochę więcej informacji, zbierzesz trochę więcej informacji o Niemczech. No i też dają tutaj taką przestrzeń do tego, żeby robić notatki. W związku z tym zobaczcie, że kolejny zasób to jest załączona tutaj prezentacja zrobiona w Swayu, co też jest super, bo można automatycznie Swayowe prezentacje osadzać w Nearpodzie. I cała prezentacja w Swayu tutaj, jak widzicie, bardzo dużo różnych aktywności ma. I informacji o Niemczech, widać, że jest flaga, motto, jaka jest stolica, co jest językiem. No i później, zobaczcie, pojawia się aktywność, uczniowie się zapoznali, jest pytanie takie otwarte, jaki jest dla Ciebie najbardziej interesujący fakt, najbardziej interesująca informacja, jaką nauczyłeś się o Niemczech, czyli uczeń może tutaj wpisać. Teraz ma pojawić się refleksja. Więc informują też ucznia o tym, że teraz trzeba będzie troszeczkę pomyśleć. No i zobaczcie, że znowu jest wykorzystana aktywność draw it,
czyli że rysuj. I też tutaj już mamy dodaną tak jakby kartę pracy. I chodzi tutaj o to, żeby porównać teraz Niemcy z naszym krajem i wypełnić ten diagram. Zobaczcie, że też jest miejsce na zbiór wspólny, czyli być może coś wspólnego jest. Bardzo mi się podoba ta aktywność. Tutaj strzałką do góry mogę dać. Widzicie, My Country, Germany. Wydaje mi się, że to jest naprawdę super pomysł. I znowu można pisać tekstem, i znowu można też pisać ręcznie. Więc naprawdę, naprawdę fajnie jest to pomyślane, a nauczyciel też od razu u siebie widzi wyniki. Jest to bardzo angażujące. Kolejna aktywność, zobaczcie, to jest ankietka. Po proste pytanie, tylko czy zdobyłeś dzisiaj nowe informacje o Niemczech, czy po prostu się czegoś nauczyłeś? Tak, nie. Taki exit ticket, czyli taki bilet na wyjście, żeby dowiedzieć się takiej samooceny, samoewaluacji uczniowskiej, co oni o tym myślą. No i kolejna aktywność, właśnie ankietka, poll. Czy jesteś w stanie zrobić takie porównanie pomiędzy Niemcami a twoim krajem, tak? Czyli czy uczeń jest w stanie na podstawie tego, co tutaj się w tej mini lekcji dowiedział, wyciągnąć jakieś wspólne cechy, czy też różnice, czy też cechy charakterystyczne dla Niemiec. No i uczeń ma sam stwierdzić, czy tak, czy nie. Bardzo mi się to też podoba. No i na koniec jest też podziękowanie. Więc zobaczcie, co my jeszcze możemy zrobić. My możemy, zobaczcie, dodać. Ja teraz nacisnę tutaj add, czyli mogę dodać tą lekcję do mojej biblioteki. Poczekajcie, zobaczymy, czy w ogóle ona już jest w mojej bibliotece. Żeby przejść z powrotem do Nearpoda, jak widzicie, tutaj sobie będę strzałkami przechodzić. Wystarczy kliknąć też w ten niebieski napis w lewym górnym rogu Nearpod i zobaczcie, przechodzę na stronę główną i mam w mojej bibliotece również tą lekcję. Także którą sobie zapisałam, i zobaczcie, ja mogę tą lekcję teraz edytować. Mogę ją podejrzeć, oczywiście mogę już uruchomić, jakbym chciała ją wykorzystać w pracy z uczniami bezpośrednio, to mogę taką, jaką jest, ale mogę również wejść w edycję i ją edytować. I w ten sposób, słuchajcie, możemy przeglądać i możemy inspirować się prezentacjami, lekcjami, interaktywnymi filmikami zrobionymi przez innych nauczycieli. I uczyć się też może od nich sposobu prowadzenia takich lekcji online oraz angażowania uczniów. Powiem Wam, że dla mnie jest to bardzo inspirujące, taka wymiana doświadczeń i uczenie się na bazie czyjegoś doświadczenia, ale też to pomaga poruszyć też moją wyobraźnię, moją kreatywność i też dzięki temu ja mogę tworzyć własne inspirujące lekcje. Dlatego zachęcam Was do przeglądania, do inspirowania się i tworzenia fajnych swoich angażujących lekcji. Do zobaczenia, do usłyszenia w sumie.